Wydarzenia, o których dzisiaj będę wam opowiadał, miały miejsce w Słupsku w województwie pomorskim. Andrzej Mantaj na świat przyszedł 7 grudnia 1962 roku. Wychował się w Dębnie Lubulskim, miejscowości położonej około 40 km od Gorzoła Wielkopolskiego. Dorastał razem z dwojgiem rodzeństwa. Po skończonej szkole podstawowej udał się do technikum mechanizacji rolnictwa w strzelcach krajeńskich. Andrzej miał opinię osoby spokojnej, raczej stroniącej od towarzystwa. Wolny czas spędzał głównie na czytaniu książek. Lubił też grać w szachy. Po skończonej szkole odbył dwa lata służby wojskowej. Po niej zdecydował się aspirować do służby jako milicjant. W roku 1986 otrzymał pracę na posterunku w swoim rodzinnym mieście. Andrzej, jako dorosły mężczyzna, nadal wolał trzymać się na uboczu. Tym samym większość kolegów z pracy nie znała go zbyt dobrze. Nie spotykał się z nimi po pracy. Z jakiegoś powodu nie miał też partnerki. Mało wychodził z domu, więc i nie miał okazji, by jakąś poznać. Raz został pobity w restauracji, co na pewno nie sprawiało, że chętniej wychodził z domu. Alkoholu nie pił zbyt dużo. Pieniądze, jakie zarabiał, przekazywał głównie matce. W roku 1987 został skierowany na przeszkolenie do szkoły milicyjnej w Słupsku. Uczęszczał na zajęcia jako słuchacz. Większość wolnego czasu spędzał w swoim pokoju i czytał książki. Nie wychodził nawet na przepustki, gdyż zwyczajnie nie czuł takiej potrzeby. W ramach szkolenia, prócz zajęć teoretycznych, słuchacze szkoły policyjnej wykonywali też zajęcia w terenie. Między innymi odbywając służbę wartowniczą. Również Andrzej musiał się z tego typu obowiązków wywiązywać. Był wtorek 13 stycznia 1987 roku. Zima w tamtym roku należała do srogich. Ziemię pokrywała około 40-centymetrowa warstwa śniegu. Andrzej miał tego dnia dyżur jako wartownik na strzelnicy przy ulicy Orzeszkowej w Słupsku. Była ona częścią szkoły, na której odbywały się zajęcia praktyczne. Znajdował się tam też magazyn amunicji. Był to całodobowo strzeżony obiekt. Wartownicy pilnowali, by nikt niepowołany nie wtargnął, gdyż znajdowały się tam magazyny z bronią. Andrzej tego dnia rozpoczął dyżur o godzinie 16:45. Taki dyżur trwał pełną dobę. Drugim wartownikiem pełniącym tego dnia dyżur był niższy stopniem, choć znacznie dłuższy, starzem starszy szeregowy Mirosław P. Był on starszy od Andrzeja. Mężczyźni nie znali się zbyt dobrze. Był to ich pierwszy wspólny dyżur. Ich obowiązkiem było m.in. wykonywanie patroli na terenie strzelnicy co 30 minut. Mantaj około godziny 18 udał się na kolację do szkolnej stołówki. Wrócił z niej godzinę później. Wówczas się wymienili. On został w dyżurce, a Mirosław poszedł na kolację. Wrócił również po około godzinie. Mężczyźni podzielili się na zmiany. Do godziny 22 obowiązek obchodu przypadał niższemu stopniem milicjantowi. Andrzej Mantaj miał rozpocząć patrolowanie po godzinie 22. Około godziny 21.45 pod przylegający do budynku strzelnicy hotel podjechał samochód. Mężczyzna, który z niego wysiadł, był palaczem. Przyszedł on do dyżurki, by zapytać wartowników, jak grzeją kaloryfery. Spędził z Andrzejem i Mirosławem około pół godziny, po czym wyszedł. Nie był to jednak ich ostatni gość na tej zmianie. Przed godziną dwudziestą trzecią do drzwi dyżurki ktoś zapukał. Jeden z wartowników otworzył. Do środka wszedł mężczyzna. Był młody. Na oko miał nie więcej niż trzydzieści lat. Nie był też wysoki. Miał niespełna 170 siedemdziesiąt centymetrów wzrostu. Ani Mirosław, ani Andrzej go nie znali. Powiedział, że kiedyś był słuchaczem w tej szkole. Poprosił o możliwość ogrzania się w dyżurce. Pozwolili mu przez chwilę zostać, ale wiedzieli, że nie mogli przyjmować gości. Po chwili poprosili go o wyjście. Zanim jednak odszedł, zapytał, czy jest możliwość otrzymania tarcz strzelniczych. Wartownicy oczywiście nie mieli możliwości mu takowych udostępnić. Po wyjściu z dyżurki wyszedł na ulicę, poza teren strzelnicy. Kilka minut po jego wyjściu, Mantaj udał się na swój pierwszy obchód. Przed wyjściem powiedział, że wizyta niezapowiedzianego gościa go zaniepokoiła. Jego twarz wydawała mu się być znajoma. Wydawało mu się, że widział go wcześniej na terenie szkoły milicyjnej. Andrzej założył czapkę na głowę. Wokół szyi owinął szal i wyszedł, nie zakładając nawet kurtki mimo mrozu panującego na zewnątrz. Miał być to krótki spacer i nie sądził, by w tym czasie zdążył zmarznąć. Zazwyczaj obchód trwał mniej więcej cztery minuty. Uzbrojony w pistolet P65 i służbową pałkę wyszedł. Przez jakiś czas po wyjściu na obchód, Mirosław widział go. Ale zniknął z jego pola widzenia, gdy przeszedł do części, w której znajdował się magazyn z tarczami strzelniczymi. Po kilku minutach wrócił. Coś było jednak nie tak. W ręce trzymał pistolet i dosłownie słaniał się na nogach. Chwilę potem upadł na śnieg. Mirosław początkowo myślał, że kolega sobie z niego żartował. Szybko jednak sobie zdał sprawę, że o żartach nie mogło być mowy. Wówczas wybiegł z dyżurki w jego kierunku. Andrzej nie dawał znaków życia. Przerażony starszy szeregowy pobiegł do pobliskiego hotelu, prosząc o zawiadomienie komendy miejskiej. Z tego wszystkiego nawet nie sprawdził, co stało się Mantajowi. Patrol milicji pojawił się szybko na miejscu. Minęło zaledwie 7 minut od zawiadomienia. Zobaczyli oni leżącego twarzą w śniegu Andrzeja Mantaja. Było to pięćdziesiąt metrów od dyżurki, w której pełnili warte. Przewrócili go na plecy. Wówczas zobaczyli, że miał zakrwawiony brzuch. Nie dawał znaków życia, ale nie wiedzieli, czy jeszcze żył. Przenieśli rannego kolegę do dyżurki. Wezwano pogotowie. Jednak przybyli na miejsce lekarze, nie mogli już pomóc. Mężczyzna już nie żył. Lekarz określił, że przyczyną zgonu była rana kuta w okolicach pępka. Z całą pewnością doszło do zabójstwa. Kto i czemu pozbawił życia kaprala? Przed organami ścigania stało trudne zadanie rozwikłania tej zagadki. Z racji, że ofiarą był milicjant, była to sprawa priorytetowa. Mimo iż była noc, rozpoczęto oględziny miejsca zbrodni. Śnieg ułatwił nieco odtworzenie ostatnich chwil życia Andrzeja. Ustalono, że śmiertelny cios został zadany w baraku starczami. Tam leżała czapka, którą miał na sobie zamordowany mężczyzna w momencie obchodu. Prawdopodobnie spadła mu z głowy, gdy otrzymał cios. Prócz niej w tym miejscu leżały również jego rękawiczka i latarka. Na zewnątrz na śniegu leżała czapka o rozmiarze 56. Była to tak zwana czapka cyklistówka. Prawdopodobnie spadła ona z głowy sprawcy. Na niej zabezpieczono włos, najprawdopodobniej należący do zabójcy. Był koloru blond, miał około 16 centymetrów długości. Po otrzymaniu ciosu Andrzej skierował się w kierunku dyżurki. Wyciągnął broń, która chwilę później wypadła mu z rąk. Leżała ona koło różnikarni. Około 15 metrów od miejsca, gdzie zmarł. Przez jeszcze 10 metrów zataczał się, dopóki nie stracił przytomności. Mirosław rozpoznał jasną czapkę znalezioną na miejscu zbrodni. Jego zdaniem należała ona do mężczyzny, który był u nich w dyżurce chwilę przed tym, gdy życie stracił jego kompan. Mężczyzna ten stał się zatem głównym podejrzanym o dokonanie zbrodni. Należało ustalić, kim był i gdzie mógł się znajdować. Kluczowe mogły się okazać zeznania Mirosława, który jako jedyny najprawdopodobniej widział sprawcę. Mężczyzna miał około 27 lat. Mirosław określił, że miał najpewniej 167 cm wzrostu. Potrafił to oszacować, gdyż był od niego minimalnie wyższy, a on miał 164 cm. Gdy wszedł do dyżurki, miał na głowie jasną czapkę. Tę samą, którą znaleziono na miejscu zbrodni. Spod niej wystawały jasne blond włosy. W dłoni trzymał czarną skórzaną torbę z dwoma uchwytami. Zdaniem Mirosława mogła ona być pusta. Sprowadzono psa tropiącego, który miał pomóc w ustaleniu, gdzie udał się sprawca zaraz po dokonanej zbrodni. Trop prowadził ze strzelnicy na ulicę Krakusa. Sprawca dostał się tam, przeskakując przez betonowe ogrodzenie. Następnie szedł wzdłuż rzeki, aż dotarł na nieczynną fermę lisów. Dalej udał się na ścieżkę przy ulicy sportowej. Tam, przy budynku numer 25, pies stracił trop. Było to jakieś 2 km od strzelnicy, na terenie której doszło do zbrodni. Śledczy uznali, że w tym miejscu wsiadł do autobusu miejskiego, skąd udał się w kierunku centrum lub na dworzec PKP. Być może wsiadł też do swojego auta i odjechał w nieokreślonym kierunku. Działano bezzwłocznie. Zarządzono blokady dróg. Milicjanci przeczesywali auta wyjeżdżające z miasta. Sprawdzono też wszystkie dworce. Nie natrafiono jednak na trop mężczyzny pasującego do opisu przedstawionego przez Mirosława. W tym czasie nadal trwały oględziny miejsca zbrodni. Zdecydowano się na ich przerwanie około godziny pierwszej w nocy. Było wówczas już za późno i za ciemno, by działać efektywnie. Około godziny dziesiątej rano funkcjonariusze wrócili do prac na miejscu, gdzie doszło do zabójstwa. Wewnątrz baraku starczami na piasku zabezpieczono ślady butów o długości 27-28 cm. Zabójca miał zatem stopę o rozmiarze 42 lub 43. Zabezpieczono ślady. Dzięki temu udało się ustalić, że buty zostały wyprodukowane przez firmę PZPS ALKA w Słupsku. Nie ograniczało to jednak poszukiwań jedynie do mężczyzn ze Słupska. Firma ta sprzedawała buty na terenie całego kraju, a nawet poza jego granicami. Nie udało się dokładnie ustalić, jaki model obuwia miał na sobie sprawca, z racji iż ślady nie były na tyle wyraźne, by odwzorowywały idealnie podeszłe buta. Ustalono, że do ataku doszło między godziną 22:47 a 22:50. Andrzej natrafił na zabójcę najprawdopodobniej, gdy ten znajdował się na terenie magazynu tarcz. Miejsce to nie było zamknięte. Jego jedynym zabezpieczeniem była przewieszona przez skobel kłódka, którą każdy mógł z łatwością zdjąć. Czapka sprawcy leżała w kierunku odwrotnym do tego, w którym uciekał. Zakładano, że Andrzej ściągnął napastnikowi czapkę z głowy w momencie, gdy wywiązała się między nimi szamotanina. Brano też pod uwagę, że czapka mogła być tam celowo podrzucona, by zmylić organy ścigania. Jaki miałby być motyw zbrodni? Jeżeli zabójcą był mężczyzna, który wcześniej pojawił się w dyżurce, to prawdopodobnie próbował on ukraść tarczę, na czym został przyłapany przez Andrzeja Mantaja. Wtedy to spanikował i go zaatakował. Była też teoria, jakoby zginął on przez przypadek. W zeznaniach świadków pojawił się wątek zazdrosnego mężczyzny. Jeden ze słuchaczy szkoły milicyjnej w Słupsku miał mieć romans z zamężną kobietą. Ten wątek zdawał się jednak mało prawdopodobny. Mężczyzna ten nie odpowiadał rysopisowi człowieka widzianego przez Mirosława na niedługo przed śmiercią Mantaja. Nie przeszkadzało to jednak śledczym w tym, by zatrzymać go, a następnie przetrzymywać w areszcie przez kilka tygodni. Gdy już oczyszczono go z zarzutów, został wypuszczony. Kolejnym wątkiem branym pod uwagę był nielegalny skład broni i amunicji w pancernej szafie na terenie strzelnicy. Faktycznie takowy się tam znajdował. Wówczas było to jeszcze tajemnicą. Według jednej z teorii, Andrzej miał odkryć ten skład i zginął, by sprawa nie wyszła na jaw. Oczywiście, w wyniku oględzin miejsca zbrodni, nielegalny skład został zdemaskowany. Nie udało się ani potwierdzić tej tezy, ani też jej obalić. Matka zamordowanego mężczyzny doszukiwała się przyczyn śmierci Andrzeja w jego przeszłości. Rok wcześniej, milicjanci z dębna mieli mocno pobić mężczyznę z Gorzowa Wielkopolskiego. Jednym z tych policjantów miał być właśnie Mantaj. On sam uważał, że jest niewinny, ale to głównie jego obarczono winą. Miał otrzymywać pogróżki, że zostanie zamordowany. Matka zamordowanego mężczyzny napisała list do milicji, w którym wskazywała na konflikt Andrzeja z kelnerem z jednej z restauracji w Dębnie. Twierdziła, że tamten mu groził. Został on przesłuchany, ale okazało się, że miał on niepodważalne alibi na czas zbrodni. Wątek związany z wcześniejszym pobiciem również okazał się być ślepym załukiem. Wydawało się, że kwestią czasu jest, gdy sprawca zostanie schwytany. Był świadek oraz wiele cennych dowodów. Milicja była bardzo zaangażowana w poszukiwania. Przesłuchano setki osób, okolicznych mieszkańców i pracowników zakładów w okolicy strzelnicy. Dwóch mężczyzn widziało człowieka, który uciekał z terenu strzelnicy w nocy, gdy doszło do zbrodni. Było ciemno, a oni mu się nie przyjrzeli, więc nie okazali się zbyt pomocni. Mimo dokładnego opisu sprawcy, kolejne zeznania nie przynosiły przełomu. Na terenie całego województwa rozwieszano plakaty z portretem pamięciowym zabójcy, a raczej mężczyzny, który najprawdopodobniej nim był. Została przeprowadzona sekcja zwłok ta potwierdziła, że przyczyną śmierci był cios zadany nożem o długości co najmniej 10 cm. Napastnik wbił ostrze, po czym po krótkiej chwili dopchnął je jeszcze głębiej. Potem wyciągnął nóż i uciekł. Tak głęboka rana musiała być śmiertelna. Nawet gdyby natychmiast udzielono pomocy Andrzejowi, to i tak nie miałby szans na przeżycie. Na ciele Denata zabezpieczono też ślady otarć, co świadczy o tym, że próbował się bronić. Niewykluczone, że sprawca również miał na sobie ślady walki. Były duże naciski, by rozwiązać tę sprawę. Mirosław P. był wielokrotnie przesłuchiwany przez śledczych. Zaobserwowano różnice w każdym kolejnym przesłuchaniu. Śledczy zaczęli podejrzewać, że nie mówił on całej prawdy, a być może wręcz celowo zatajał istotne fakty. Zdecydowano się przeprowadzić ponowne przesłuchanie, tym razem z użyciem wariografu. Mężczyzna się na to zgodził. Podczas niego okazało się, że mówił prawdę. Różnice w zeznaniach wynikały z innych przyczyn. W końcu wszystko działo się bardzo szybko, a sam Mirosław był w ogromnym stresie i pewne rzeczy mogły mu się pomylić. Zatrzymywano wielu mężczyzn. Wystarczyłoby, by ktoś nosił czapkę podobną do tej znalezionej na miejscu zbrodni i już był powód, by stać w gronie osób podejrzewanych. Setki przesłuchani jednak nie przynosiły żadnych efektów. Wkrótce pojawił się kolejny obiecujący trop w tej sprawie, a wszystko za sprawą świadka, który przekazał informacje mogące mieć związek ze sprawą. Pracownicy jednego z warsztatów działających przy ulicy Sportowej pewnego styczniowego wieczoru zrobili sobie spotkanie integracyjne. Jak to często bywa na tego typu imprezach, alkohol lał się strumieniami. Jeden z uczestników spotkania, w nocy wybrał się do sklepu, po zapasy na dalszą biesiadę. Długo jednak z tej wyprawy nie wracał. A gdy już się pojawił, zachowywał się tak, jakby coś się wydarzyło. Poszedł do Łazienki, gdzie spędził sporo czasu. Jego zachowanie do końca imprezy było dziwne, zdawał się być wzburzony. Według świadków, nazajutrz wyrzucił ubranie, które miał na sobie tamtej nocy. Zaczął też inaczej się ubierać, a także zapuścił zarost. Trochę czasu już minęło od tamtych wydarzeń i świadek nie potrafił wskazać, w jakim dniu miało to miejsce. Policjanci uznali, że to dobry trop i zdecydowali się zatrzymać mężczyznę. Spędził on jakiś czas w areszcie, zanim ustalono, jak było naprawdę. Okazało się, że nie miał on nic wspólnego z zabójstwem Andrzeja. Po przesłuchaniu świadków, wyszło na jaw, że brał on udział w bijatyce na ulicy i stąd jego zachowanie. Co więcej, okazało się, że tamta sytuacja miała miejsce kilka dni wcześniej niż zabójstwo na strzelnicy. Tym samym kolejny trop okazał się fiaskiem. W marcu zdecydowano się na przedstawienie sprawy w niedawno powstałym magazynie kryminalnym 997. Do studia zaproszono naczelnika Wydziału Kryminalnego w Słupsku. Przedstawiono rekonstrukcję wydarzeń sferalnej nocy. Pokazano też czapkę, którą miał na sobie zabójca. Pokazano również czapkę, którą miał na sobie zabójca w dniu zbrodni. Naczelnik wystosował apel o odezwanie się producenta czapki, by ustalić, gdzie można było ją kupić. Rozgłos jednak nie przyniósł odpowiedzi na pytanie, kim był zabójca. Mimo wielu teorii na temat śmierci Andrzeja Mantaja, żadnej z nich nie udało się potwierdzić. Wynikiem tego było zamknięcie śledztwa 28 lipca 1987 roku. Wydawało się, że przełomowy mógł być rok 1991. Wówczas w lutym w Dębnie doszło do zbrodni. Niejaki Zdzisław G. dopuścił się zabójstwa. Zamordował mężczyznę, śmiertelnie raniąc go nożem. Okoliczności tej zbrodni zwróciły uwagę śledczych, znających sprawę zabójstwa milicjanta sprzed czterech lat. Określono, że modus operandi sprawcy był podobny do tamtego zabójstwa. Powiązań było więcej. Sam Zdzisław, wyglądem, przypominał mężczyznę z portretu pamięciowego zabójcy Andrzeja. Co więcej, był on znajomym żony Mantaja. Śledczy pamiętali, że chwilę przed śmiercią Andrzej powiedział Mirosławowi, że twarz mężczyzny, który odwiedził ich w stróżówce, wydawała mu się być znajoma. Wiele poszlak dawało podstawy, by bliżej przyjrzeć się Zdzisławowi G. Okazało się, że nie miał on alibi na czas zbrodni. Na tym jednak kończyły się powiązania mężczyzny z tamtym zabójstwem. Kolejne ustalenia oddalały śledczyk od tej teorii. Przede wszystkim szybko ustalono, że włos zabezpieczony na czapce, która prawdopodobnie spadła z głowy sprawcy, nie należał do Zdzisława. Również badania samej czapki wykazywały, że osoba, która ją nosiła, była wydzielaczem antygenucha. A Zdzisław, antygenu A. W trakcie okazania Mirosław również nie rozpoznał w nim człowieka, który odwiedził stróżówkę tuż przed zbrodnią. Tym samym śledztwo w sprawie udziału Zdzisława zostało umorzone. W grudniu 1992 roku doszło do aresztowania znanego jako wampir zbytowa Leszka Pękalskiego w sprawie zabójstwa nastoletniej Sylwii. W toku tamtej sprawy mężczyzna zaczął przyznawać się do kolejnych zbrodni. W sprawie o serię zabójstw, rzekomo popełnionych przez Pękalskiego, również rozpatrywano tę ze słupska. Miał on podawać fakty, które mógł znać tylko sprawca. Ale wiele wskazuje na to, że wykorzystując tego upośledzonego człowieka, próbowano zamykać dotąd nierozwiązane sprawy i ogłosić wielki sukces. Czy tak było tym razem? Prokuratura próbowała mu udowodnić łącznie 17 morderstw. Stał się on również podejrzanym w sprawie o zabójstwo Andrzeja Mantaja. Dlaczego łączono go z tą sprawą? W pewnym epizodzie swojego życia mieszkał w internacie w Słupsku, który położony był zaledwie 350 metrów od strzelnicy, na której doszło do zbrodni. Co prawda nie było to w roku 1987, ale zawsze było to jakieś połączenie, którego śledczy bardzo potrzebowali. Sam Pękalski chętnie przyznał się do zabójstwa. W roku 1987 miał on mieszkać w Katowicach, ale twierdził, że w styczniu przyjechał odwiedzić matkę i babcię. Mieszkały one we wsi Osieki położonej około 60 kilometrów od Słupska, gdzie doszło do zbrodni. Jego wizyta szybko się skończyła. Matka poleciła mu, by wrócił do Katowic. Ten tak też zrobił. W tym celu udał się do Słupska, skąd miał pociągiem wrócić do domu. W przeszłości chodził on do szkoły w Słupsku. Korzystając z okazji, odwiedził bursę, w której mieszkał jako nastolatek. Spotkał tam swoje nauczycielki, z którymi porozmawiał i spędził miło czas, jedząc z nimi obiad, a nawet kolację. Po tym spotkaniu zdecydował się odwiedzić koleżankę z czasów szkolnych. Ta mieszkała przy ulicy Sportowej. Nie znał on jej dokładnego adresu i błąkał się od domu do domu wypytując. W końcu, zmarznięty, wszedł do stróżówki, gdzie straż pełnili Andrzej i Mirosław. Spędził u nich trochę czasu. Nie chcieli oni oprowadzić go po terenie strzelnicy, więc zdecydował się, że sam pozwiedza. Gdy był w magazynie starczami, zauważył go Andrzej Mantaj. Wtedy doszło między nimi do szarpaniny, w wyniku której Pękalski pozbawił go życia. Jego zeznania zawierały takie szczegóły, które mógł znać tylko sprawca. Oczywiście znali je też milicjanci prowadzący śledztwo. Podał dokładną trasę, którą uciekał po zadaniu śmiertelnego ciosu. Mam jednak wątpliwości co do tego, czy faktycznie tak było, a może po prostu śledczy sami sugerowali mu te odpowiedzi. Miał zostać wylegitymowany przez policjanta, gdy był na dworcu. Nie zatrzymano go jednak. Wsiadł do pociągu, którym z przesiadką dotarł do Katowic. Wziął on nawet udział w wizji lokalnej, w której przedstawił krok po kroku, jak wyglądało zabójstwo Mantaya. W toku sprawy wskazano alibi, poświadczające, że 12, 13 i 14 stycznia 1987 roku był on w Katowicach, czyli ponad 500 kilometrów od Słupska. Alibi były podpisy na liście obecności pracowników w zakładzie, gdzie był on zatrudniony. Leszek Pękalski uważał, że ta lista była ogólnodostępna i każdy mógł wpisać się za niego. Faktycznie tego typu proceder mógł mieć miejsce, co potwierdzali inni pracownicy tego zakładu. 14 stycznia był ostatnim dniem jego pracy. Wówczas pojawił się w zakładzie, gdzie wręczono mu wypowiedzenie. Ten ostatni fakt udało się potwierdzić. Próbowano też zweryfikować informacje o obecności Pękalskiego w internacie. Niestety, minęło sporo czasu. Nauczycielki, które miał odwiedzić, potwierdziły, że Leszek co najmniej raz pojawił się tam z wizytą, ale nie sposób było ustalić, kiedy dokładniej miało to miejsce. Koleżanka, o której mówił Leszek, faktycznie mieszkała przy ulicy sportowej w Słupsku, co uprawdopodobniało przedstawioną przez niego wersję. Sam Pękalski miał być w jakimś stopniu podobny do człowieka z portretu pamięciowego. Jednak Mirosław, który był 13 stycznia w dyżurce i rozmawiał z tym mężczyzną, zaprzeczał, by był nim Leszek Pękalski. Mimo wszystko postawiono mu zarzuty i doszło do procesu. Okazało się, że w jego trakcie jego wyjaśnienia były bardzo chaotyczne i nie potrafił podawać kluczowych szczegółów. Które tak ochoczo przedstawiał w trakcie wcześniejszych przesłuchań. Nie potrafił nawet dobrze wskazać zdjęcia zamordowanego mężczyzny. Często brakowało logiki w tym, co mówił. Jak chociażby wtedy, gdy twierdził, że feralnej nocy wpadł w kałużę, mimo iż panował wówczas dwudziestostopniowy mróz. Mimo niepamięci w kwestiach istotnych, przedstawiał on dokładne szczegóły rzeczy błahych jak chociażby elementy swojego ubrania. Pękalski uważał, że po zabójstwie wrócił do Katowic, jadąc najpierw pociągiem do Wrocławia. Sprawdzono, że według rozkładu, 13 stycznia ostatni pociąg w tamtym kierunku wyjechał z dworca o godzinie 22.24. Nie mógł więc na niego zdążyć, z racji, że do zabójstwa doszło kilkanaście minut później. Chociaż oczywiście, znając PKP, mogło dojść do kilkugodzinnego spóźnienia, zwłaszcza przy dużych mrozach. Nawet dziś nie jest to żadną niespodzianką. Ale takiej informacji nie było. Dokumentacja dotycząca ruchu pociągów z tamtego dnia została już zniszczona. Zabezpieczone na miejscu zbrodni ślady biologiczne również nie pasowały do Pękalskiego. Sam Oskarżony na pewnym etapie rozprawy wycofał się ze swoich wcześniejszych wyjaśnień. Powiedział, że przyznał się do zbrodni pod naciskiem policjantów. Stwierdził, że jest osobą opóźnioną umysłowo i działając pod presją łatwo daje się złamać i mówi wszystko, to co mu się każe. Twierdził, że prokurator groził mu, że rodzina zamordowanych osób go zabije, jeśli nie zostanie osądzony w tych sprawach. Dlatego właśnie się przyznawał. Sąd uznał, że zebrany w tej sprawie materiał dowodowy nie pozwala na skazanie Leszka Pękalskiego za zabójstwo Andrzeja Mantaja. Sąd stwierdził, że na wyjaśnienia oskarżonego wpływ miały sugestie przesłuchujących. Tym samym sąd oczyścił go z zarzutów, w tym, jak i w większości innych zabójstw, o które był oskarżany. Niestety, był to już ostatni trop w tej sprawie. Od tamtej pory nic nie ruszyło w sprawie zabójstwa z roku 1987. Andrzej Mantaj został pochowany na cmentarzu komunalnym w Dębnie. Czy kiedykolwiek poznamy prawdę na temat jego śmierci? Dziś mamy znacznie większe możliwości, by rozwiązywać tego typu sprawy. Tylko czy ktoś będzie chciał zająć się sprawą sprzed ponad 35 lat?